Zaczynamy nasze spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Jak co tydzień spotykamy się, żeby rozmawiać o najważniejszych dla naszego miasta i jego mieszkańców sprawach. Dzisiaj łączymy się poprzez łącza internetowe z zastępcą prezydenta Szczecina Krzysztofem Soską. Panie prezydencie, kłaniam się. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich państwa. Program Studio w Szczecinie.pl nie miałby sensu, gdyby nie pytania od internautów, stąd też żywo zachęcamy do dyskusji, do zadawania pytań. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie pan prezydent chętny, żeby się z tymi pytaniami od naszych widzów zmierzyć. Panie prezydencie, zaczniemy od najbardziej aktualnych spraw, bo dzisiejsza sesja Rady Miasta została bardzo mocno przykryta przez to, co się działo w tak zwanym międzyczasie, czyli na przykład przez pikietę pracowników jednostek budżetowych zależnych od Urzędu Miasta. Ta pikieta była dość liczna, była dość głośna i tamte postulaty no, chyba dość jednoznacznie pokazują, że pracownicy budżetówki chcą podwyżek, panie prezydencie. No, wydaje mi się, że te postulaty są zrozumiałe w kontekście przede wszystkim inflacji, która no, zjada nasze wynagrodzenia i realnie zaczynamy odczuwać to, zwłaszcza przy kasie w sklepie, że po prostu mniej zarabiamy. Wydaje się, że to jest dzisiaj powszechne dosyć odczucie. Także nie dziwię się temu, że pracownicy, akurat w tym wypadku sfery społecznej, artykułują te swoje potrzeby. No i przyznać trzeba, że chcielibyśmy w dużej mierze te oczekiwania zaspokoić, ale może być to w tym roku wyjątkowo trudne i niekoniecznie z powodu braku dobrej woli czy chęci do tego, żeby tego typu decyzje podjąć. To wynikać może w dużej mierze z warunków obiektywnych. Panie prezydencie, na jakim etapie w takim razie są teraz rozmowy Urzędu Miasta ze stroną społeczną? I pytam tutaj głównie o pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy chyba najwyraźniej formułują oczekiwania wobec Urzędu Miasta. Tu trzeba przypomnieć jedną rzecz, że pan prezydent Krzystek już dobrych kilka lat temu wprowadził taką zasadę, że nie rozmawiamy z pojedynczymi grupami pracowniczymi, tylko jeżeli mówimy o regulacjach płacowych, podwyżkach mówiąc wprost, to rozmawiamy o całym miejskim systemie, czyli wszystkich pracowników samorządowych. Bo przecież nie o to chodzi, żeby jedna grupa coś ugrała kosztem innych, tak? Zależy nam na tym, żeby jeżeli są decyzje, jeżeli są pieniądze na to, żeby te regulacje były, żeby to było czytelne, sprawiedliwe i dotyczyło wszystkich pracowników sfery budżetowej. Więc rozumiem, że w tym wypadku pracownicy MOPR-u wyraźnie artykułują swoje potrzeby, ale rozmowy, które są prowadzone ze związkami zawodowymi, między innymi z Solidarnością, dzisiaj przemawiał na sesji pan przewodniczący Jurek, dotyczą jednak wszystkich pracowników samorządowych, czyli także, nie wiem, pań sprzątających w szkołach, także pracowników instytucji kultury, bardzo wielu podmiotów, które są no, przestrzenią pracowników samorządowych. To jest kilkanaście tysięcy osób. Panie prezydencie, prawda jest taka, że jeżeli pracownicy jednostek kultury odejdą na tydzień od pracy, no to przepraszam za to brzydkie sformułowanie, świat się nie zawali, ale jeżeli pracownicy MOPR-u przez kolejne tygodnie będą na zwolnieniach lekarskich, a takie widmo chyba jest coraz bardziej prawdopodobne, no to zaraz będziemy mieli w mieście bardzo poważny problem. Oczywiście, że jest to problem i tego w żaden sposób nie lekceważę. To jest pytanie także o odpowiedzialność każdego z nas za ten odcinek życia społecznego, który został nam powierzony. I z tego co wiem, bo dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor Giezek, pomimo tego, że ten protest się odbywa, to pracownicy podjęli takie działania, aby te najważniejsze usługi, które świadczy MOPR dla osób najbardziej potrzebujących, były realizowane i za to im bardzo dziękuję przy tej okazji.
Ale nie chcę powiedzieć, że w związku z tym będziemy tę sytuację wykorzystywać. Ale proszę mi pozwolić, że jednak będę się upierał, że ta zasada, że rozmawiamy o wynagrodzeniach wszystkich, jest jednak bardziej uczciwa niż to, gdybyśmy mieli powiedzieć, że aktorzy w teatrze się nie liczą, bo liczy się pracownik tej, powiedzmy, sfery społecznej. To tak nie działa. Myślę, że wszyscy, którzy są zatrudnieni w szeroko rozumianych miejskich jednostkach, zasługują na to, żeby móc więcej zarabiać. I teraz jest pytanie, ile jako miasto jesteśmy w stanie na ten cel przeznaczyć. Te rozmowy, przypomnę tylko, prowadzi pan sekretarz Słoka, Ryszard Słoka i pani skarbnik Dorota Pudło-Żylińska. I muszę powiedzieć, że nie zazdroszczę im tej roli, bowiem tegoroczny budżet, to znaczy budżet roku 2022, jest najtrudniejszy w historii samorządu prawdopodobnie. Jeżeli pan redaktor sobie życzy, to oczywiście możemy także o tym porozmawiać, ale skala cięć budżetowych, które są na przyszły rok zaplanowane, jest naprawdę trudna do pogodzenia z podwyżkami, a już na pewno z wysokimi podwyżkami, które są oczekiwane. Czy panie prezydencie, do cięć budżetowych, szczególnie w tych kwestiach kulturalnych czy społecznych, też przejdziemy, bo to jest też zaplanowane w tej naszej agendzie dzisiejszej dyskusji. Niemniej jednak, zamykając ten temat, pozwoli pan na jeszcze jedno pytanie w kwestiach finansowych. Przewodniczący Jurek mówi dzisiaj podczas pikiety 1000 zł brutto i ani kroku w tył. Miasto mówi 200 zł brutto. No to jest jednak różnica, powiedziałbym, taka, że pomiędzy jest gigantyczna przestrzeń. Czy państwo jesteście w stanie jakoś się spotkać po drodze? Ja nie wiem, ja bym chciał przede wszystkim, żeby pan przewodniczący Jurek dostrzegł także ogromny wysiłek, który jest realizowany przez miasto po to, żeby znaleźć pieniądze na te regulacje, które są dalece niewystarczające. Mam nadzieję, że w toku negocjacji jeszcze uda się gdzieś te stanowiska zbliżyć. A negocjacje polegają na tym, że obie strony szukają kompromisu i robią krok w tył ze swoich postulatów. Natomiast takie twarde stawianie, że 1000 albo nic, to nie są negocjacje, to się innymi słowami określa tego typu postawę. Ale wiem, że pan przewodniczący i w ogóle związkowcy dosyć dobrze obserwują sytuację i zdają sobie z tego sprawę, że musimy się gdzieś spotkać po drodze, bo inaczej nie rozwiążemy tych problemów, a przede wszystkim nie pomożemy tym, którzy tego potrzebują rzeczywiście. Chcę jednak zauważyć, że mamy sytuację taką. Ja nie chciałbym wchodzić w tej chwili w wielką politykę, ale to jest fakt, że strumień przepływów finansowych wynikających z podatków, z których budowany jest budżet miasta, został dosyć mocno ograniczony. I po prostu będziemy dysponowali mniejszymi pieniędzmi niż do tej pory, więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I nie możemy abstrahować od tego faktu, że ten budżet po prostu realnie jest mniejszy w przyszłym roku. To jest, powiedziałbym, użyłbym jednak tego takiego porównania z naszym budżetem domowym. Jeżeli rodzice dostali obniżkę pensji, to trudno zwiększyć wydatki na życie w domu, bo wtedy się zaczyna oszczędzać. I trochę mamy z taką sytuacją do czynienia. Budżet w przyszłym roku, według oceny pani skarbnik, będzie mniejszy z punktu widzenia tych przepływów czy dochodów z podatku dochodowego do osób fizycznych, o prawie 130 milionów mniejszy niż był planowany, a zatem to jest ogromna kwota.
ona, gdyby ta kwota była, spokojnie byśmy mogli sobie pozwolić na dużo większe podwyżki niż te, które w tej chwili proponujemy. To zamykając ten temat, jeszcze przeczytam panu kilka komentarzy, które pojawiło się w czasie naszej rozmowy. Pani Magdalena napisała: prosimy o konkrety, na kiedy dokładnie planowane są rozmowy z pracownikami socjalnymi. Pani Agnieszka dodała: panie prezydencie, to jest krzyk rozpaczy pracowników socjalnych. Jak żyć z pensji 2300 zł netto? Tak jak powiedziałem, rozmowy się toczą z centralami związkowymi, ze stroną społeczną i dotyczą wszystkich pracowników. Pracownicy socjalni, przypomnę, że taka nadzwyczajna regulacja mieliśmy z nią do czynienia kilka lat temu i wbrew pozorom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie jest tą jednostką w obszarze miasta, który ma najniższe wynagrodzenia. Tak nie jest. Dodatkowo przypomnę, że pracownicy socjalni, ci, którzy pracują w terenie, otrzymują specjalne dodatki w wysokości 400 zł. One nie są wliczane do wyliczenia płacy minimalnej. A zatem jeżeli ktokolwiek z tych państwa rzeczywiście zarabia mało na poziomie płacy minimalnej, to na pewno będzie miał to wyrównanie. Ale jest też bardzo wiele osób, które zarabiają więcej. Nie chcę operować w tej chwili konkretnymi danymi, ale to nie jest do końca tak, że wszyscy zarabiają te kwoty minimalne. Dodajmy, że to już też znowu nie chcę wchodzić w wielką politykę, ale rząd podjął decyzję o takim przyspieszonym wzroście wynagrodzeń w skali kraju. Wymuszenie tego, oczywiście nie finansując tego z własnej kieszeni, bo to muszą finansować przedsiębiorcy, samorządy, rząd w niewielkiej skali, tylko tam, gdzie jest pracodawcą. Te skokowe wzrosty płacy minimalnej powodują, że podmioty po prostu nie są w stanie nadążyć, nie mają takiego potencjału ekonomicznego, aby móc proporcjonalnie zwiększać całą siatkę wynagrodzeń. No i mamy do czynienia z bardzo negatywnym zjawiskiem spłaszczenia wynagrodzeń i rzeczywiście osoby, te, które zarabiają najmniej, po prostu doganiają osoby, które mają, powiedzmy, przeciętne wynagrodzenia. I w tym momencie powinny, rzeczywiście cała siatka wynagrodzeń powinna iść w górę. Tak się nie dzieje. Nie dlatego, że ktoś tego nie chce robić, tylko przeważnie dlatego, że pracodawcy po prostu na to nie stać. Myślę, że to jest bardzo poważny problem i dotyczący nie tylko Szczecina, samorządu. To jest temat, który dotyczy całego kraju i także w dużej mierze także sektora prywatnego. Krzysztof Soskram, zastępca prezydenta Szczecina, jest gościem programu Studio w Szczecinie.pl. Drodzy internauci, pierwszą część pytań zogniskowanych wokół sytuacji sektora budżetowego zakończyliśmy. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to oczywiście można je pytać, ale w tej naszej agendzie tematycznej na dzisiaj jest wiele innych interesujących tematów, więc panie prezydencie, pan pozwoli, że przeskoczymy dalej. Czy uważa pan, że szkoły powinny zostać zamknięte, że znowu powinna wrócić nauka zdalna, biorąc pod uwagę, że to właśnie szkoły traktowane są często jako ogniska COVID-19? No nie ma wątpliwości, że szkoły są takim pasem transmisyjnym przenoszenia wirusa, że dzieci, nauczyciele mają w tych wysokich wskaźnikach swój udział. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale musimy ważyć różne wartości. Tutaj chodzi nie tylko o przebieg procesu dydaktycznego i to, że dzieci w trybie zdalnym po prostu słabiej się uczą. Nie to, że osiągają gorsze wyniki, tylko po prostu ta nauka jest dużo mniej efektywna. Ale i to pokazały badania, które w tym roku przeprowadziliśmy i w szkołach podstawowych i średnich. Ta izolacja ma naprawdę bardzo negatywny wpływ na dzieci i na młodzież. Prowadzi do bardzo wielu problemów o charakterze psychicznym. To się przejawia
albo w apatii, w zamknięciu się w sobie, w takiej ucieczce od świata, albo przejawia się agresją, albo depresją, więc są bardzo różne skrajne reakcje, więc tego też nie możemy lekceważyć. Dzisiaj mamy taką sytuację, że prawie połowa szczecińskich szkół działa w jakimś elemencie przynajmniej. Przynajmniej jedna klasa z danej szkoły działa w trybie zdalnym. Więc jeżeli spojrzeć na wszystkie dzieci i młodzież w szkołach, no to mamy prawdopodobnie kilkanaście, może do 20% tych, którzy pracują w trybie zdalnym, ale to jednocześnie oznacza, że 80% pracuje normalnie. Wydaje mi się, że takie konsekwentne działanie, że tylko w sytuacji, gdy pojawia się osoba zakażona, u której zdiagnozowano wirusa, pojawia się w klasie, wówczas cała klasa idzie na kwarantannę, albo raczej właśnie przechodzi w ten tryb zdalny, że to jest metoda, przynajmniej póki co, no, działająca dosyć selektywnie i chyba w miarę skutecznie. Panie prezydencie, bo do nas... Sprawę, że pandemia postępuje i jakie będą decyzje rządu w tej sprawie, no trudno dzisiaj powiedzieć. To pozwoli pan, że dopytam, bo do nas, jako do mediów, docierają bardzo często sygnały od rodziców, w tym pojawiały się takie wiadomości, że na przykład od października niektórzy rodzice mają już dziecko na kwarantannie po raz trzeci. Jeżeli posiadają przed dwójkę dzieci w przedszkolu plus podstawówce, to raz jedno, raz drugie, potem jedno, potem drugie. I zastanawiam się, jak w takim razie długo można pod tym kątem organizacyjnym na takim rollercoasterze siedzieć i czy do państwa jako do urzędu docierają takie sygnały, że, no, że to zaczyna być taki chaos, który ciężko jest opanować rodzicom? Nie, to nie jest chaos, natomiast to jest rzeczywiście bardzo kłopotliwe i to jest pełna zgoda, bo to jest kłopotliwe i dla rodziców, już nie mówię o dzieciach, no i dla nauczycieli, bo oni też muszą wtedy przechodzić na ten tryb zdalny. No ale tego się inaczej nie da zrobić. No rzeczywiście alternatywą jest całkowicie zamknięcie szkół i wysłanie rodziców na zasiłki opiekuńcze. Czy to będzie sytuacja dla tych państwa lepsza, czy nie? No chyba niekoniecznie. To jeżeli jest dwójka dzieci i one rzeczywiście trochę jak w szachownicy wymiennie są odsyłane do pracy zdalnej, no to to jest po prostu zbieg okoliczności. No, mogę współczuć, że taka sytuacja ma miejsce. Rozumiem to, jest to na pewno duży kłopot dla rodziców, bo no, muszą wtedy zapewnić opiekę dzieciom i czasem to może powodować problemy w pracy, ale chyba jesteśmy w tej chwili w takim czasie, że także i pracodawcy rozumieją tę nadzwyczajną sytuację. Powtórzę raz jeszcze. Póki co większość dzieci do szkoły chodzi, więc jeżeli jest taka sytuacja, że większość dzieci do szkoły chodzi, to znaczna większość, a część w takim trybie rotacyjnym spowodowany tym, że w pojedynczych klasach pojawiają się uczniowie lub nauczyciele chorzy, jeżeli takie sytuacje się pojawiają, no to jest po prostu mniejsze zło, tak mi się wydaje. Jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Więcej COVID-u jest w podstawówkach, w żłobkach czy w przedszkolach? Myślę, że to jest w miarę równomiernie, ale przepraszam, akurat taką statystyką w tej chwili nie dysponuję, więc nie odpowiem panu precyzyjnie na to pytanie, ale podpisujemy codziennie decyzję o wyłączaniu pracy tej stacjonarnej, zarówno dla przedszkoli, dla szkół podstawowych i dla szkół ponadpodstawowych w dużych ilościach, więc wydaje mi się, że jest to w miarę równomiernie. Panie prezydencie, przebudowa Teatru Letniego powoli zbliża się do końca. Ma pan jakiś pomysł, jako osoba zarządzająca kulturą w mieście, jak Teatr Letni powinien być zagospodarowany? Teraz przechodzimy do tego bloku, gdzie będziemy wymieniać po kolei różne rzeczy inwestycyjne, które się albo kończą, albo zaczynają, bo w kontekście budżetu to też jest ciekawa historia. Czy Teatr Letni będzie stał pusty, bo nie ma na niego pieniędzy, czy miasto będzie mieć inną koncepcję? Ja nawet dzisiaj kontaktowałem się z dyrektor Anną Lemańczyk Szczecińskiej Agencji Artystycznej, a przypomnę, że to właśnie Szczecińska Agencja Artystyczna
będzie operatorem, zarządcą Teatru Letniego, to już mnie poinformowała, że na sierpień już właściwie nie mamy wolnych terminów, albo prawie nie mamy wolnych terminów. To oznacza, że będzie się działo. Planujemy, że działania w Teatrze Letnim rozpoczną się w sierpniu, ponieważ jeszcze cały lipiec będzie przeznaczony na odbiory techniczne, na przekazanie obiektu. Tak to wynika z harmonogramu budowy, ale już na początku sierpnia powinny się odbyć pierwsze imprezy, więc tak zakładam, że realnie sierpień i wrzesień przyszłego roku to będzie cykl różnego rodzaju wydarzeń. Amfiteatr no, już w tej chwili wygląda pięknie. Wydaje mi się, że stanie się nową ikoną architektoniczną Szczecina. Co do tego nie mam wątpliwości, ale będzie także funkcjonalny. Nieco mniejszy ze względu na przepisy pożarowe, mniejszy jeżeli chodzi o widownię, bo będzie tam możliwość usadowienia widowni o liczebności 2700 osób, więc trochę mniej, bo przypomnę, że przed modernizacją no tam grubo ponad 3000, nawet pod 4000 osób mogło usiąść na ławkach, ale no nie spełniało to już dzisiejszych wymogów, przede wszystkim tych ewakuacyjnych, pożarowych. Panie prezydencie, że Teatr Letni to będzie bardziej instytucja, gdzie miasto będzie animowało działania w tym obiekcie, czy to będzie bardziej jednak miejsce, gdzie będziecie je państwo dzierżawić, na przykład podmiotom organizującym koncerty i wydarzenia? I jedno, i drugie. Szczecińska Agencja Artystyczna planuje przynajmniej kilka takich sztandarowych wydarzeń organizować samodzielnie w amfiteatrze, ale będzie też wynajmowany. No i tam już się ustawia kolejka zainteresowanych, bo to jest, ta wielkość tego amfiteatru jest bardzo atrakcyjna dla wielu agencji konceptowych, impresariatów. Więc jestem przekonany, że ten obiekt właśnie po tym remoncie będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Ale też i w kontekście budżetu, od którego zaczęliśmy rozmowę, no niestety nie będziemy mogli przeznaczyć jakichś szczególnie dużych pieniędzy na tę aktywność, więc agencja artystyczna będzie stała przed tego typu zadaniem, że będzie musiała organizować wydarzenia samofinansujące się. Nie chcemy, żeby bilety były drogie, ale te bilety będą musiały finansować w znakomitej części te wydarzenia, które tam będą planowane. No właśnie, panie prezydencie, skoro rozmawiamy o wydarzeniach, to tak patrząc z delikatnym wyprzedzeniem na to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, to co w tym kalendarzu wydarzeń miejskich właściwie, powiem nieładnie, nie zostało odstrzelone? No bo Sylwester Miejski anulowany, Pyro Magic anulowane, czyli tak naprawdę jakich wydarzeń mieszkańcy mogą się spodziewać, a co, że tak powiem, padło ofiarą oszczędności? Dziś jeszcze jest dosyć trudno odpowiedzieć tak precyzyjnie na to pytanie, ponieważ musimy się dostosować do tych nowych sytuacji budżetowych. Bez wątpienia zagrożone jest wiele wydarzeń o takim charakterze festiwalowym, organizowane przez podmioty współpracujące z miastem, które korzystały zawsze z dotacji. Te dotacje na pewno w nadchodzącym roku będą zmniejszone. I już od tego będzie zależało, od operatywności tych organizatorów, czy uda im się pozyskać inne źródła finansowania, czy będą w stanie zmontować program przy mniejszych budżetach. I to może dotknąć choćby takich wydarzeń jak Szczecin Classic, jak Szczecin Jazz, jak Szczecin Music Fest. Festiwalu filmowego Szczecin Film Festival. Każde z tych wydarzeń na pewno otrzyma finansowanie ze strony miasta, natomiast
Już informujemy w tej chwili te podmioty, które realizują te wydarzenia, że, no, że nie będą miały takich możliwości finansowych, przynajmniej tych płynących ze strony miasta, jak to było w latach ubiegłych. Ten budżet na kulturę niestety jest dosyć mocno ograniczony. Zmniejszone są także, no, w minimalnym stopniu, ale jednak także budżety instytucji kultury. Więc no, naprawdę czeka nas dosyć trudny rok. Mamy nadzieję, że jednak w trakcie roku kalendarzowego sytuacja będzie mogła się zmieniać i że te zapowiedzi płynące ze strony rządu, że będą jakieś rekompensaty dla samorządów, jeżeli chodzi o budżet i utracone przychody z PIT-u, że ta rekompensata się będzie pojawiała i wówczas, jeżeli tylko takie możliwości będą się pojawiały, będziemy budżet aktualizowali w czasie roku kalendarzowego i, no i próbowali wspierać te najważniejsze dla miasta inicjatywy. Nie ma pan takiej obawy, bo wymienił pan bardzo ważne wydarzenia. Takie wydarzenia, powiedziałbym, o dużej charakterystyce i dużej rozpoznawalności w mieście. Panie prezydencie, czy nie ma obawy, że w dużej mierze no, atrakcyjność kulturalna Szczecina właśnie przez te okrajanie budżetów może mocno spaść? Mam takie obawy i głośno o tym mówię. Natomiast to nie jest wina prezydenta miasta. To jest po prostu w tej chwili dostosowywanie się gwałtowne do bardzo niesprzyjającej sytuacji i wierzę w to, że ta sytuacja no jednak w ciągu tam kolejnych miesięcy będzie się zmieniała. Miejmy świadomość, że program inwestycyjny, który jest w mieście, jego się nie da, nawet gdybyśmy chcieli zatrzymać, to jego się nie da zatrzymać, ponieważ są podpisane umowy, więc ten program inwestycyjny jest jak rozpędzona lokomotywa i on nawet jeżeli włączymy w tej chwili hamowanie, to ten proces będzie trwał nawet kilka lat. Więc pole manewru, jeżeli spojrzymy z drugiej strony na wydatki tak zwane sztywne budżetu miasta, a to są przede wszystkim płace. I teraz jeżeli jeszcze powrócimy do pierwszego wątku z dzisiejszej rozmowy o tych oczekiwaniach płacowych, że te płace powinny rosnąć, no to wtedy jakby pod nóż, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, idą wszystkie działania fakultatywne. I te działania fakultatywne, czyli dobrowolne, które są przecież owocem naszej pracy i są jakimś osiągnięciem wielu lat i bardzo dużej grupy osób, ale one rzeczywiście, to przecież pan redaktor na początku tej rozmowy powiedział, że jeżeli się jakieś wydarzenie artystyczne nie odbędzie, to przecież świat się nie zawali. No to właśnie, ja tak powiedziałem. Niestety musimy sięgać po takie narzędzia, no dosyć radykalnie obniżając te budżety. Ja tylko wierzę w to, że to jest przejściowe i że będziemy mogli szybko powrócić do jakiejś normalności. Panie prezydencie, czuję się wyrobiony w jakiś cytat chyba. Ja nie przypominam, żebym tutaj mówił o tym, że się świat nie zawaje, czy jakieś wydarzenie nie odbędzie, ale rzeczywiście w sumie mógłbym tak... Ale coś takiego pan powiedział, możemy gdzieś tam się cofnąć. Mógłbym w sumie tak powiedzieć, bo rzeczywiście jak się jakieś wydarzenie nie odbędzie, to się rzeczywiście świat nie zawali. Jak pracownicy MOPR-u odejdą od pracy, to myślę, że może być zdecydowanie gorzej. Panie prezydencie, ostatnie dwa pytania ode mnie, chyba że nasi widzowie jeszcze dołączą. Pierwsze pytanie brzmi, czy będzie kontrola w Szczecińskim Domu Sportu po tym słynnym zawaleniu, do którego doszło mniej więcej miesiąc temu. No przede wszystkim jest nadzór budowlany, to jest ta kontrola, bo budynek, przypomnę, że jest 50, prawie 60-latkiem, był budowany w czasach, no jak to się mówi, głębokiej komuny. Czekamy w tej chwili na ekspertyzy, wszystko wskazuje na to, że jakość użytych materiałów, upływ czasu, dosyć agresywne środowisko, bo jednak pływalnia to jest wilgoć, to są różne chemikalia, spowodowała obniżenie parametrów tej konstrukcji. No i na pewnym elemencie
notabene to czasem się mówiło żartem, pytanie, ile jeszcze domków zostało wybudowanych z tego betonu i z tej stali, która była przeznaczona na tą budowę, bo to były takie czasy. Budynek przechodził wszystkie przeglądy techniczne, karty obiektu są i były co roku odnawiane, więc z tej strony, jeżeli chodzi o taki bezpośredni nadzór, to tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko było w porządku. Ale faktem jest, że już także sam MOSiR, Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji, od dobrych kilku lat sygnalizował, że właściwie powinniśmy się zastanawiać nad takim totalnym remontem tej starej pływalni. Panie prezydencie, co będzie z tą częścią? Czy ona będzie jakoś wyburzana, zabezpieczana? No bo rozmawiamy o cięciach budżetowych, więc wyobrażam sobie, że nagle miliony się nie znajdą na to, żeby coś remontowego tam zrobić, a jednocześnie no, trudno sobie wyobrazić taką przestrzeń, żeby ona pozostała w tak reprezentacyjnej części Szczecina. Nie, no na pewno będziemy musieli podjąć jakieś decyzje, ale w tej chwili musimy czekać na te decyzje ekspertów, rzeczoznawców. Czy jest sens naprawiać to, co się w tej chwili popsuło, zawaliło, czy raczej musimy już myśleć o jakimś wariancie docelowym, no ale niewątpliwie bardzo kosztownym. Myślę, że do, nie wiem, mam nadzieję, że do końca roku będziemy mieli taką wiedzę, na podstawie której będziemy mogli kierunkową decyzję podjąć. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że no, otwieramy lada moment pływalnię w szkole podstawowej 51 po takim gruntownym remoncie, bo to jest przykład tego, że robimy, że jakby zdajemy sobie sprawę z tego, i ten obiekt w SP51 przecież został no, całkowicie wyburzony i wybudowany na nowo, więc takie rzeczy się dzieją. I gdybym miał dzisiaj się zakładać, to raczej obstawiam, że taki wariant będziemy musieli przeprowadzić. Tyle, że tutaj, żeby jeszcze trochę skomplikować sytuację, no to do tego dochodzi także hala sportowa, która nie spełnia już dzisiaj parametrów niezbędnych do rozgrywania, do prowadzenia rozgrywek w siatkówce czy w koszykówce. Więc wówczas trzeba będzie podjąć decyzję, czy jeżeli już wchodzimy tam, wejdziemy z jakimś poważnym remontem, czy to będzie dotyczyło tylko pływalni, czy także i tej sali, hali właściwie sportowej. Brzmi drogo, biorąc pod uwagę, że przez cały program rozmawiamy dzisiaj o cięciach i o oszczędnościach, to powiedziałbym, że te perspektywy przed SDS-em są raczej zarysowane w szarych barwach. Brzmi rzeczywiście drogo, ale tutaj przypomina mi się sytuacja ze Słowianina, gdzie najpierw się wydawało, że to jest małe pęknięcie gdzieś tam na suficie, potem się okazało, że to wszystko trzeba rozebrać i robić na nowo. No ale Słowianin w tej chwili się buduje i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy go otwierać, więc no trzeba zachować w tym wszystkim zimną krew, kalkulować, być może podjąć decyzję o tym, że powstrzymamy się z jakąś inną inwestycją, ale to jeszcze są wszystko dywagacje przedwczesne. Do tego tematu myślę, że wrócimy w ciągu no, kilkunastu tygodni. To panie prezydencie, w ręku ekspertyzy. Ostatnie pytanie, czy jest już decyzja odnośnie tego, jak wyglądać będzie zarządzanie Netto Areną? Tak, jest. Jesteśmy już po tej decyzji. Operatorem od 1 stycznia Netto Areny będzie Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, czyli nasza spółka eventowa zarządzająca także nabrzeżami, bulwarami nad Odrą, więc no, posiadająca stosowne kompetencje. Jesteśmy na etapie formalnego przekazywania obiektu Żegludze Szczecińskiej, która, tak jak powiedziałem, od 1 stycznia będzie już tym podmiotem, który będzie zajmował się wydarzeniami i obsługą hali. Dlaczego według pana lepszym pomysłem jest, żeby spółka miejska zajmowała się Netto Areną niż na przykład jak przez ostatnie lata spółka komercyjna? To jest dosyć złożony temat i to byśmy mogli prawdopodobnie osobną audycję temu poświęcić, ale w największym skrócie
Powiem, że przepisy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego są tak skomplikowane i tak niekorzystne dla przedsiębiorców, że jest to konstrukcja w praktyce nierealna w tej chwili do skonstruowania. Trzeba mieć świadomość, że od tego czasu, gdy funkcjonował na hali Netto Arena Operator, prywatna firma, która wygrała postępowanie koncesyjne, zmieniły się przepisy. Bardzo się, no powiedziałbym, zaostrzyły, zarówno w zakresie rozkładu ryzyk, jak i w zakresie podatkowym, że no właściwie żadna firma prywatna na dzisiaj nie jest w stanie wygenerować takich obrotów, które by pozwoliły jej złożyć ofertę w ogóle na jakąś taką, która będzie akceptowalna dla obu stron. Więc no niestety tak wygląda ta sytuacja. No ale z drugiej strony całe szczęście, że mamy w naszym portfelu takie podmioty jak właśnie Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, które po prostu posiadają kompetencje i będą mogły to robić we właściwy sposób. Rozumiem, że plan na przyszły rok, jeżeli chodzi o wydarzenia w Netto Arenie, też już musiał zostać zarysowany i że tam też coś się dziać będzie i że hala stać nie będzie pusta. No, hala już w tej chwili nie stoi pusta i sporo się rzeczy dzieje i zarówno ze sfery koncertowej, jak i sportowej. Z tych rzeczy, na których nam bardzo zależy i nie chcemy ich utracić, to są fryderyki. I jestem przekonany, czy mam wielką nadzieję, że to wydarzenie zagości na dłużej w Szczecinie. No ale cała masa także innych, mniejszych wydarzeń, niekoniecznie telewizyjnych, po prostu koncertów i wydarzeń sportowych, a także wydarzeń o charakterze targowym będzie się działo za sprawą Żeglugi Szczecińskiej. Panie prezydencie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za szczegółową dość dyskusję na wiele tematów. Krzysztof Sostrza, zastępca prezydenta Szczecina, przyjął nasze zaproszenie i rozmawialiśmy w programie Studio w Szczecinie.pl. Dziękuję bardzo, dziękuję panu i pozdrawiam wszystkich internautów, odbiorców tego programu. Dziękuję panie prezydencie i wam drodzy widzowie również dziękuję za udział w naszym dzisiejszym programie. To było Studio w Szczecinie.pl. Spokojnego wieczoru. Michał Kaczmarek. Dobranoc. Dziękuję panie prezydencie.